Telewizja Biznesowa i Kompas Kuczyńskiego, a jeśli Kompas Kuczyńskiego, to w studio nie może zabraknąć oczywiście naszego najbardziej znanego warszawskiego ornitologa Piotra Kuczyńskiego, analityka rynków finansowych domu inwestycyjnego Xedion. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry Państwu. Nie wiem, czy będzie dzisiaj o bykach i innych zwierzętach. Może będzie odrobiną o sępach, ale zanim dojdziemy do tego, co na naszym warszawskim podwórku. Piotrze, tytuł naszego dzisiejszego spotkania, poprzedni tytuł Ci się nie podobał. Wczoraj rozmawialiśmy o tytule, dzisiaj już nieaktualny. Właściwie pytanie retoryczne, czy Stany Zjednoczone zbankrutują? Ono nie jest takie do końca retoryczne, szanowny kolego. Rzeczywiście wczoraj rano, tym razem to był mój tytuł, rzeczywiście, nieco prowokacyjny, bo zakładałem, że nie zbankrutują, ale teoretycznie dzisiaj jest 19 dzień stycznia, już jestem w lutym, 19 dzień stycznia, więc teoretycznie do dzisiaj Stany Zjednoczone miały finansowanie różnego rodzaju agencji federalnych. W związku z tym, gdyby się nie dogadano w kongresie, no to jutro mielibyśmy government shutdown i wielkie tytuły i tak dalej. Aczkolwiek już przed tym krytycznym dniem dzisiejszym te tytuły w różnych agencjach, Reutersie, Bloombergu, były takie gdzieś tam na piątym miejscu. Widać było, że zakładają dziennikarze, media zakładają, że się znowu dogadają w kongresie. No i Michał ma oczywiście rację, dogadali się w nocy, wczoraj na dzisiaj, znaczy w nocy naszego czasu. Oni nie obradowali nocą. I Izba Reprezentantów zaakceptowała porozumienie, które zostało zawarte również w Senacie między demokratami i republikanami. Głosowała 300 z groszami za, 100 z groszami przeciw. No i to porozumienie zostało przyjęte. Przy czym warto zauważyć, że prawie połowa republikanów, którzy mają większość w Izbie Reprezentantów, głosowała przeciw temu porozumieniu. Czyli to będzie miało swój ciąg dalszy. Myślę, że Mike Johnson, lider większości w Izbie Reprezentantów, w większości republikańskiej, będzie miał podgórkę. Naprawdę będzie miał podgórkę. Ja chciałem się spytać, kiedy go pożegnamy. No więc to zobaczymy. No nie jestem w gronie trumpistów, republikanów, bo to oni głosowali oczywiście przeciw. A co najważniejsze, to jest to, że to jest kopanie tej puszki po piwie wzdłuż ulicy, znane powiedzenie, że kopniemy puszka, se gdzieś tam się potoczy, podejdziemy, znowu kopniemy, puszka się potoczy. Tym razem puszka się toczy do początków marca, bo część agencji będzie miała finansowanie do 1 marca, a część do 8 marca. Inaczej mówiąc, szykujmy się już na to, że pod koniec lutego, tak mówię, zawieszeniu, bo mnie akurat nie będzie od 16 lutego przez 2 tygodnie, no ale to tak na początku marca wrócimy z pytaniem, czy Stany Zjednoczone zbankrutują. Temat się nie kończy, a co najważniejsze w tym wszystkim, to jest to, że gdyby to nie były Stany Zjednoczone, była na przykład Grecja, Polska, Estonia, cokolwiek, no to byśmy mówili, że zbankrutowały, bo przez zadłużenie Stanów Zjednoczonych do ich PKB jest przepotworne. 130%. Pamiętajcie Państwo, Polska ma 50%, a już jakieś krzyki się podnoszą, że za dużo. Tam jest 130%. W wartościach tych takich normalnych, prawda, nie niewzględnych, czyli bezwzględnych, jest to 34 biliony, nasze biliony, 34 tysiące miliardów dolarów, proszę Państwa. 34 biliony to jest, polski PKB to jest chyba około 0,5 biliona, tak? Tak mi się wydaje. No to możecie sobie Państwo policzyć, jakie jest zadłużenie Stanów Zjednoczonych. Nic dziwnego, że część świata przełącza się na rozliczenia dolarowe, z dolarowych na własne waluty, szczególnie kraje BRICS to chętnie robią i upadek dolara, który możemy sobie spokojnie wieścić, jest nieunikniony, tyle tylko, że nie w tym roku, nie w następnym, a za ładnych kilka lat to niewątpliwie nastąpi.
Także pytanie, które otworzyło nam naszą rozmowę, nie jest całkiem retoryczne. Piotrze, od kiedy pamiętam, od kiedy się spotykamy, te kopanie puszki to właściwie trochę jak Mistrzostwa Świata, a nawet odrobinę częściej. Tu przed tym nie uciekniemy. Chciałoby się powiedzieć, to chyba najgłupsza z możliwych metod załatwiania budżetu, biorąc pod uwagę, że widzimy odcinki kolejne tego serialu właściwie co rok. Nikomu chyba nie będzie też zależało na zmianie tej sytuacji, bo to pozwala bardzo ładnie szantażować się nawzajem. Dokładnie tak, tak. Politycy wykorzystują te dyskusje na temat budżetu. To prowizorium budżetowe już jest uchwalane w tej chwili, już chyba to podniesienie długo, nie wiem, trzeci raz w latach 2023-2024. Naprawdę jest to, wygląda to zupełnie bezsensownie. No to jest to, że oni mają zapisane, że muszą podnosić limit długu w momencie, kiedy do niego zadłużenie Stanów Zjednoczonych dotrze. Nie mają jakiegoś, tak jak my mamy w Konstytucji zapisane 60%. Oni czegoś takiego nie mają, w związku z tym sky is the limit, jak to się ładnie po ich niemu mówi. Rzeczywiście mogą się zadłużać w nieskończoność, dopóki świat nie powie, o nie, tak dobrze nie będzie, sobie wydrukujecie trochę swoich papierków i się zadłużycie jeszcze bardziej. No ale na to jeszcze trochę poczekamy. Piotrze, ale polityka polityką, to co w amerykańskim Senacie to jedno, ale to jak bardzo nie reagują na to rynki, to właściwie drugie. Inwestorzy patrzą na ręce szefowi Fedu, słuchają i nie chcą wierzyć w to, że stopy muszą pozostać na takich poziomach, czekają przez cały czas na obniżkę. Polityką w Stanach Zjednoczonych zaczną się przejmować jeszcze w tym roku? No, polityką się zaczną przejmować, no bo 5 listopada mamy wybory, prawda? No już widziałem tytuły, że na ostatniej prostej może dojść do zmiany kandydatów Trumpa i Bidena. Trumpa to nie wiem, bo jeżeli go nie wykluczą sądy, co jakoś wątpię, bo nie, kto by się odważył, kiedy on ma takie poparcie w Stanach, wywoływać jakąś rewoltę ludową. No, osobiście nie bardzo wierzę w to, że sądy załatwią mu niekandydowanie. No i Bidena, który wszyscy wiedzą dobrze i nawet no, oficjalne tytuły mówią, że staruszek, który ubiega się o ponowne wybranie, to dla mnie jest kompletnie bezsensowne, no ale też możliwe, że gdzieś po drodze on się zmieni na kogoś innego, więc to jeszcze dużo czasu, wiecie Państwo, do 5 listopada sporo czasu dostało, wiele rzeczy może się jeszcze zmienić. Na razie Trumpa delikatnie podgryza Nikki Haley i to byłaby ciekawa odmiana, bo to pół Indianka, można by, znaczy nie Indianka, tylko ta Induska, o tak, pół Induska i kobieta do tego, no więc to byłaby ciekawa odmiana, ale na razie jeszcze daleko jej do pana Trumpa. Prawybory ostatnie Trump wygrał, no, bez żadnych problemów, miał chyba ze 30 punktów procentowych przewagi nad nią. Zobaczymy, jak będzie w New Hampshire, jak to będzie wyglądało. No, tam się ciekawe rzeczy dzieją i wybory amerykańskie mogą jeszcze dużo nakręcić, również na rynkach finansowych, no ale na razie rynki na to patrzą z dużym spokojem, bardziej się przejmują tym, co się dzieje w kotle nie bałkańskim tym razem, a kotle bliskowschodnim, a tam rzeczywiście się dzieje naprawdę dużo. Tu akurat nie spodziewałem się kolejnego otwarcia, bo o ile ataki koalicji Stanów Zjednoczonych w Wielkiej Brytanii na pozycję rebeliantów w Jemenie to jedno, ale atak Iranu na cele w Pakistanie to właściwie zupełnie nowa puszka Pandory. Tak, żeby to było tylko to. Iran zaatakował cele w Syrii, zaatakował tam jakąś siedzibę lokalną w Syrii, siedzibę Mossadu, że była jasna Mossad, siły, Służba Bezpieczeństwa Izraela. Iran zaatakował również cele w Iraku i zaatakował, jak słusznie powiedziałeś, cele w Pakistanie, czyli dość szeroko poszedł, prawda? Pakistan odpowiedział, atakując cele w Iranie.
W związku z tym to, że rynki światowe są tak spokojne, no to ja muszę powiedzieć, że podziwiam, podziwiam, aczkolwiek patrzę z niepokojem w tamtym kierunku. Na razie wszyscy uspokajają, że nie, 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 nic z tego poważnego nie będzie. Trzymajmy kciuki, żeby nie było, ale jednym okiem sobie zerkajmy w tamtym kierunku, bo tam zawsze coś się może wydarzyć nieciekawego. Skoro już jesteśmy przy Bliskim Wschodzie, Bliski Wschód, automatyczne skojarzenie ropa, patrząc na same ceny ropy, tu właściwie chciałoby się powiedzieć, nic się nie dzieje. Niskie poziomy rezerw w Stanach Zjednoczonych, ceny nadal zasadniczo stabilne, nikt właściwie się nie przejmuje. Tak, nikt się nie przejmuje, dlatego mówi się, że popyt w tym roku będzie bardzo, bardzo słaby. Przede wszystkim wszyscy patrzą na Chiny. No, no taka jest prawda, a chińskie giełdy zachowują się po prostu dramatycznie. No po prostu dramatycznie. W tym tygodniu mieliśmy na przykład prawie 4% spadek indeksów Hongkongu. Hang Seng stracił w tym roku dobrze ponad 10%. Naprawdę wygląda w tym roku, minęło 2,5 tygodnia. To naprawdę wygląda fatalnie. Co spowodowało ten ostatni spazm podaży? No to, że premier Li powiedział, chyba, nie wiem czy w Davos, czy w ogóle wypowiadając się dla prasy, ale chyba dla Davos również, że rząd nie przewiduje żadnych masywnych środków pobudzających gospodarkę. No a wszyscy, no może nie wszyscy, wielu, ja też na to liczyło, że rząd się jednak ugnie i nie pozwoli na rosnącą bezrobocie i rosnące problemy gospodarcze i wyasygnuje jakąś dużą kwotę, która tę gospodarkę ruszy. Podobno nie. Nie wiem, jak długo wytrzymają w tym swoim zacięciu, że nie, 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 nie sypniemy groszem, ale na razie tak premier powiedział, no co oczywiście skutek był wiadomy no, na giełdach. Zdaje się, że w ogóle fundusze inwestycyjne w tej chwili w tym swoim koszyku krajów rozwijających się, w którym zawsze chyba 30% to są Chiny, no to zaczęły powoli oddzielać Chiny i traktować Chiny i koszyk krajów rozwijających się to jest zupełnie co innego i słusznie, bo jak się spojrzy na induski czy indyjski, jak to woli, w każdym razie z Indii, indeks Sensex, to widać, że to są zupełnie różne indeksy, różne giełdy, Sensex bije ciągle rekordy. Piotrze, zawijając i wracając na chwilę jeszcze na amerykański rynek, no ja się trochę spodziewałem, że jednak wejście w kolejny sezon wyników kwartalnych będzie odrobinę lepsze. Chciałoby się spytać, to co właściwie z tym tygodniem? Cały początek słaby, wczoraj, no powiedzmy, mamy wreszcie lekkie odbicie. Trochę się uśmiecham, Michale, dlatego że jeżeli mówisz, że słaby jest początek tych sezonów raportu kwartalnych, kiedy indeks S&P 500 jest, nie wiem, 20, 30 od rekordu wszechczasów, no to ja nie powiedziałem, że to był słaby początek. Był słaby początek roku, no wtedy się płakało, że najgorszy początek stycznia od 20 lat, myśmy tutaj też o tym oczywiście mówili. Nic z tego nie zostało już w tej chwili. Ten najgorszy początek stycznia od 20 lat oznaczał spadek S&P 500 o nieco ponad 2%, czyli w ogóle, przypomnijmy, WIG 20 stracił w tym czasie 8,5%. W związku z tym no, to było nic, a w tej chwili stoi S&P 500 pod rekordem i zapewne go pobije. W związku z tym ten sezon raportów kwartalnych oczywiście pomaga. Oczywiście pomaga. Dlaczego? Jak pomaga? No tak, że balansuje, czyli sprowadza do stanu równowagi, a nawet z przechyłem w kierunku byków, to, że rosną rentowności obligacji. Wczoraj były 4,14. Przypominacie sobie Państwo, dół to było 3,78% na 10-latkach. Teraz już 4,14. Naprawdę duży skok, czyli bardzo spora przecena obligacji, wzrost rentowności. Zazwyczaj rynki na to reagują źle. Również spadły oczekiwania na obniżkę stóp w marcu z tych ponad 70% do poniżej 50%, ale w dalszym ciągu jeszcze ludzie nadzieję mają. W związku z tym sezon raportów podtrzymuje ten rynek przy życiu. Zobaczymy, czy będzie podtrzymywał dalej. Naprawdę wspaniale dla obozu byków złożyło się to, że ze wspaniałej siódemki cztery spółki
będą bardzo późno publikowały wyniki. Cztery spółki, trzy, Apple, Amazon i Meta, czyli Facebook, opublikują dopiero 1 lutego. A Nvidia, no ta wiadomo, dostarczycielka układów scalonych dla sztucznej inteligencji, dopiero 28 lutego. W związku z tym cztery spółki z tej, te, które prowadziły indeksy do góry, opublikują tak późno. Jest na co czekać, a skoro jest na co czekać, no to widzimy skutki w postaci naprawdę dobrego zachowania indeksu w Stanach. Również posiedzenie FOMC, Komitetu Otwartego Rynku, będzie miało miejsce dopiero 30 i 31 stycznia. Komunikat 31 stycznia. Konferencja Powella też tegoż samego dnia, czyli dzień przed tą trójką, która publikuje wyniki. No piękny układ, jest na co czekać, proszę Państwa. Stąd ta siła amerykańskiego rynku. Piotrze, wróćmy do polityki, złośliwie chciałbym powiedzieć, i zajrzyjmy na nasze domowe podwórko. Chciałbym porozmawiać o gospodarce, ale pierwsza rzecz, no my nie mamy tak samo pięknie jak w Ameryce i nasz budżet jest właściwie budżetem spadkowym po poprzednim rządzie, ale w końcu teoretycznie uda się go przepchnąć, przynajmniej teoretycznie prezydent mówi, że blokować nie będzie, no może ewentualnie jakiś Trybunał Konstytucyjny, ale generalnie to wszystko jest w porządku. Tak, no budżet został wczoraj przyjęty. Śmieszyło mnie, wiesz, najbardziej to, że zobaczyłem w mediach tytuły, że gdzie jest 30 miliardów, gdzie jest 30 miliardów. No naprawdę się czasem dziwię, bo przecież ja mówiłem od samego początku, jak pan minister Domański zaprezentował ten projekt budżetu. Ja go za to nie winię, żeby była jasna sprawa. Miał kilka dni na wprowadzenie poprawek do budżetu Morawieckiego. Taka jest prawda. I Morawiecki chyba wczoraj występował i opowiadał, czego to w tym budżecie nie ma, zapominając się o tym, że właśnie to był jego budżet, tyle tylko, że delikatnie poprawiony. Bardzo delikatnie. Więc ja mówiłem od samego początku, że brakuje 30 miliardów złotych. Skąd, dlaczego deficyt rośnie tylko o 19 czy 20 miliardów, kiedy powinien wzrosnąć o prawie 50 miliardów. Dopiero wczoraj widziałem, zacząłem widzieć w mediach, a brakuje 30 miliardów. No brakuje, no brakuje. Nie no, proszę Państwa, mówiłem i powtarzam, ten budżet jest tylko po to, żeby dostarczyć przed 29 podobno, a nie 31. Do końca stycznia prezydentowi na biurko. I tylko o to chodzi, nic więcej. I to zamyka temat wcześniejszych wyborów, to znaczy, że ich na pewno nie będzie, bo ich oczywiście nie będzie. Mówiliśmy o tym chyba tydzień temu, jeżeli nie, to mi przypomni, no mógłbym szerzej to wyjaśnić, ale było oczywiste, że obu stronom się nie opłacają wcześniejsze wybory i że ich nie będzie. To było jasne. A czy prezydent weźmie i odeśle to do ciała obradującego budynku Trybunału Konstytucyjnego, no niech przesyła, no i tak to nie wstrzyma działań rządu, i tak rząd będzie posługiwał się tym budżetem, a i tak będzie go nowelizował w marcu, kwietniu, być może maju. W związku z tym, no to jest takie ćwiczenie tylko po to, żeby wypełnić zobowiązania konstytucyjne, nic więcej. Minister Domański obiecuje, że trwają prace nad zmianami w kwestii podatku nazywanego podatkiem Belki, czego, o ile dobrze pamiętam, profesor Belka strasznie nie lubi. Natomiast, jak zauważają komentatorzy, no bardzo łatwo odpowiedzieć, trwają prace, kiedy zobaczymy efekty. No, mamy 4 lata, zobaczmy. W międzyczasie szykuje się najprawdopodobniej zmiana na stanowisku prezesa Giełdy Papierów Wartościowych. Pytanie, czy słusznie, czy właściwie można było przynajmniej ten jeden malutki odcinek frontu zostawić? No, jeżeli chodzi o podatek Belki, wpierw to powiem, że no okej, okay, no to zwolnienie do 100 tysięcy złotych, inwestycji do 100 tysięcy złotych wydaje się być sensowne, chociaż ja ciągle mówię, że wolałbym z powodów prywatnych również, tego nie ukrywam, że były zwolnione długoterminowe inwestycje, na przykład w obligacje Skarbu Państwa, no ale to inny temat zupełnie i na większą kwotę.
Jeżeli chodzi o pana doktora Marka Dietla, no to cóż, no ja mogę powiedzieć, że ilekroć spotykaliśmy się z panem doktorem na różnych spotkaniach publicznych, tylekroć widziałem olbrzymią niechęć nie tyle może do mnie, ile to w ogóle do analityków wszelkiego rodzaju. No w związku z tym specjalnie nie tęsknię za panem prezesem, a jeżeli zostanie zmieniony, no cóż, no to nie zmieni niczego, jeżeli chodzi o działanie GPW. Tutaj inwestorzy nie mają się czego obawiać. Mechanizm działa i działać będzie i ten cały średni szczebel pozostanie, a jeżeli zmieni się głowa, to sposobu liczenia obrotu, sposobu przeliczania tego, co należy do zadań GPW, prowadzenia całego obrotu giełdowego, to nie zmieni. W związku z tym możecie Państwo nawet nie jednym okiem, a ćwiartką oka spoglądać na to, kto zostanie szefem GPW. Chociaż jeszcze raz mówię, że jeżeli chodzi o tego typu spółki, to ja bym bardzo chciał, żeby były konkursy, żeby były przejrzyste zasady, a nie na zasadzie o ten pan albo ta pani będzie szef. Ktoś z autobusu, jak o tym wcześniej rozmawialiśmy. Tak jest. Piotrze, powiedziałbym tylko szkoda wymazania tego, co udało się od zeszłorocznego września uzbierać. Co się dzieje? Ameryka i generalnie zagranica wychodzi z naszego rynku, grając raczej na krótko, czy po prostu rodzinni inwestorzy też stracili Nie, nie, zaufanie? nie. Zagranica się według mnie wstrzymała, na razie nie inwestuje. Trochę pewno mrozi, te zawirowania polityczne pewno ją nieco mrożą, to widać na kursie złotego, który przede wszystkim jednak umocnienie dolara tutaj działa. Umocnienie dolara szkodzi również rynkom rozwijającym się, w tym Polsce. Taka jest prawda i to jest podstawowy czynnik, ale zawirowania polityczne też szkodzą, jak ja widzę w Bloombergu jakiś taki tekst, w którym się w pierwszym akapicie pisze, to zawirowania spowodują utrudnienie w dostępie do środków z KPO. Szczerze mówiąc, stukam się w głowę, dlatego naprawdę, proszę Państwa, jaki ma niby mechanizm tak podziałać? Żaden, od razu Państwu mówię. No całe szczęście, że dzisiaj byłem w telewizji innej, Biznes 24 i tam prezentowany, bo odnalazłem sobie ten artykuł Financial Times, który mówi, że właśnie Komisja Europejska szuka wszelkich metod, żeby obejść weto prezydenta, żeby dać nam te miliardy z KPO. I to jest prawda. Ja o tym ciągle mówiłem, że tak właśnie będzie i nie bójcie się Państwo tego. I myślę, że Polacy tego się specjalnie nie boją, no ale jak zagranica czyta różnego rodzaju opinie na temat, że to będzie utrudnione i wielkie płacze nad tym, no to nic dziwnego, że się wstrzymuje. Nie ucieka, nie, to nie jest ucieczka z rynku. Poza tym w dalszym ciągu, jeżeli chodzi o WIG20, to mamy szeroki, bo szeroki, no to jest trochę niemiłe, że szeroki kanał trendu wzrostowego, który rozpoczął się w październiku 2022 roku i na razie jest absolutnie niezagrożony. Minusem jest to, że dolne ograniczenie jest dopiero tuż nad 2000 punktów. No, miejmy nadzieję, że tam indeks nie dotrze. Piotrze, tym razem zaraz po nas powinien być Marek Rogalski. Jemu generalnie zostawmy głębszą analizę, ale chciałoby się spytać też, co z tym trendem umacniania się złotego, który już chyba wreszcie zamarzł. No, wracamy do mocnego przywiązania do sytuacji na głównej parze walutowej i rozumiem, że złoty po prostu pływa w odpowiedzi na euro-dolara. Tak. No widzimy, ruch euro-dolara bardzo mocno wpływa na złotego, taka jest prawda. Tutaj wygląda sytuacja nieciekawie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli chodzi o indeks dolarowy, ten, który odzwierciedla wartość dolara do głównych walut światowych, tam jest sygnał kupna dolara bardzo wyraźny. Tam jest ewidentne wybicie z trendu spadkowego, z kanału trendu spadkowego. Na euro-dolarze jeszcze tego nie do końca to widać. Jest naruszenie dolnego kanału trendu wzrostowego, więc jest jeszcze szansa. Ale jeżeli tak długo, jak dolar będzie zyskiwał, a może tak się dziać nawet do posiedzenia Fedu, czyli do Komitetu Otwartego Rynku,
No to dla złotego nie jest to dobra informacja. I na razie o pokonaniu dołków, które żeśmy odnotowali chyba w końcu zeszłego roku, trudno tego na razie oczekiwać. To taka jest prawda, ale to nie jest przecena złotego, to jest na razie tylko korekta. Piotrze, to jeszcze na koniec wróciłbym do tej ornitologii, od której zacząłem. Z jednej strony gołębie, z drugiej strony jastrzębie, z trzeciej strony zdawać by się mogło profesor Tyrowicz, która chciała nam zafundować jeszcze w grudniu podwyżkę stóp procentowych. No, z drugiej strony mamy głosy, że podwyżka to z drugiej strony, powiedzmy, w samej Radzie Polityki Pieniężnej, że podwyżka to nie, ale generalnie, że jednak zostaniemy z tymi stopami, które mamy na dłużej. No, inflacja w drugiej połowie roku może wrócić do 6-7%. Będziemy dalej z nią żyli. Dobrze, że o tym mówisz w ogóle. Profesor Tyrowicz zawsze była jastrzębiem, pozostanie pewnie nim i chciały podwyżki stóp, a skoro chciały podwyżki stóp, to pewnie dołączyłaby do pana profesora Dąbrowskiego, który wspominał o możliwości sprzedaży obligacji posiadanych przez NBP, no bo przecież to jest uzupełnienie polityki monetarnej. Wszystkie banki to robią. Jeżeli chodzi o Fed, to z 9 bilionów zeszli już do 7 z groszami bilionów posiadanych obligacji, czyli ponad bilion sprzedali. No i ja nie wiem, zrobiło się znowu w mediach jakiś szaleńczy, naprawdę coś, co ja nie potrafię tego zrozumieć. To jest brak logiki. Co powiedział Dąbrowski? Powiedział, że jak będzie bardzo duży popyt, to być może częściowo trzeba będzie zacząć sprzedawać obligacje kupione podczas pandemii, czyli te 140 parę miliardów złotych. Z tego podniósł się krzyk, że NBP chce szantażować rząd, że NBP chce załatwić finanse publiczne. W ogóle katastrofa, draństwo, nie wiadomo co. Nic się takiego nie działo, proszę państwa. Przeczytajcie sobie Dąbrowskiego jeszcze raz, na spokojnie, kubeł zimnej wody na głowę radzę i nic takiego się nie dzieje. Wyprzedaż obligacji kupionych w takich okresach jest normalnym działaniem banków centralnych. Kropka. Nikt nie mówił, że ktoś rzuci na rynek 145 miliardów. Mówiło się, jak będzie duży popyt i być może częściowo będzie trzeba z tego schodzić. W związku z tym, no szkoda czasami gadać. No, naprawdę mam wrażenie, że nasz clickbait, czyli bankructwo Stanów Zjednoczonych, to jest nic w porównaniu z clickbaitem pod tytułem NBP chce szantażować rząd. Piotrze, to jeszcze na koniec szybkie pytanie od stałego komentatora Jana Brysia. Rok temu prognozował pan średnioroczną inflację poniżej 10% i była powyżej. A jak pan prognozuje na ten rok? No tak, no była powyżej 11 z groszami. No, dużo się nie pomyliłem. Dużo się nie pomyliłem, aczkolwiek prognozowanie w okresie roku nie ma specjalnie sensu. Można powiedzieć, że w pierwszym kwartale będzie to w okolicach 3-4% najwyżej. Najwyżej, może nawet poniżej 3%. Potem będzie rosła, więc pewnie średnioroczna będzie 5-6%. Ale to ja nie przywiązuję się do tego i wcale się nie będę denerwował, jeżeli się pomylę. Dobrze, będziemy sprawdzać jak zwykle, a nawet nie my, tylko myślę, że rozliczą nas Tak komentatorzy. jest. Piotrze, dziękuję serdecznie za dziś, za Dziękuję bardzo. tydzień. Dzielnie zastąpi mnie Tymoteusz Nowak. Mam nadzieję, że będziecie mieli o czym rozmawiać. Na Pozostaje pewno. powiedzieć dobrej zabawy i spokojnego tygodnia. I odpoczynku życzę. Na razie.